Witajcie, chwała Panu Jezusowi Chrystusowi, chwała Panu Bogu wszechmogącemu. Dzisiaj jest 7 kwietnia 2020 roku, kanał Ewangelizujmy Biblijnie, pastor Artur Jankowski. Dzisiaj rozmawiamy na temat sytuacji, która w tej chwili się rozgrywa, dzieje na naszych oczach. Nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Oczywiście rozmawiamy z perspektywy Słowa Bożego, bo to jedyna perspektywa, jaka nami kieruje i jaka nas interesuje. Słuchajcie, nie będę wchodził w strefę polityki, nie będę wchodził w strefę takich zagadnień no, gospodarczych politycznych, bo nie ma to najmniejszego sensu, absolutnie. Jak się później zorientujecie, nie ma to absolutnie najmniejszego sensu. Powiedzmy sobie tylko fakty, jakie są, tak krótko. Faktem jest, że koronawirus, korona wirus, czy jak tam, jest od połowy grudnia. To jest fakt. Faktem również jest to, że jak się wszyscy zbieraliśmy, jak były koncerty, normalne życie, otwarte restauracje, otwarte kawiarnie i tak dalej, i tak dalej, czyli normalne życie gdy było, to zakażeń było no niewiele, tak, niewiele. Teraz, kiedy wszyscy są pozamykani w domach, kiedy są wszyscy odizolowani, kiedy nie ma koncertów, nie ma spotkań, nie ma spędów, młodzieży, no, wszyscy w izolatkach jakby są pozamykani i ta wolność, no jakby nie było, jest to fakt, została nam odebrana. Teraz y, zarażenia idą masowo w górę. To są fakty. Niech każdy sobie z tych faktów y, dla siebie coś tam wyciągnie. Y, faktem również jest to, iż nigdy, nigdy w życiu, w historii świata, cały świat, Cały świat nie był zamknięty w izolatce i sparaliżowany. I nigdy w życiu, nigdy w życiu ekonomia, gospodarka całego świata nie była sparaliżowana. Nigdy w życiu. To jest fakt. Teraz to mamy. Teraz mamy. Sytuację, która jest bezprecedensowa. Sytuację, której nigdy wcześniej nie było. Prawda? Tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, głosy najczęściej odzywają się do mnie z zapytaniami: Pastorze, co się dzieje? W którym momencie jesteśmy? Jak daleko jeszcze do końca? No, to są, to są normalne pytania, y, które są zadawane y, na co dzień. Wszyscy takie pytania y, wokół mnie y, zadają. No, każdy by chciał wiedzieć coś więcej. Każdy by chciał wiedzieć, y, jak to z perspektywy biblijnej wygląda. Odpowiedź jest y, naprawdę bardzo prosta i bardzo prozaiczna. W tej chwili, jak już te wszystkie happy, clappy, kościoły, te zebrania, te kościoły, te wszystkie łatwe, miłe, przyjemne spotkania ewangeliczne zostały Rozproszone, zamknięte, kiedy te wszystkie oklaski w tych salach wielotysięcznych się skończyły i są niemożliwe do zrealizowania, kiedy ta Ewangelia z sukcesu, po prostu padła, kompletnie padła, i nie ma jej. Kiedy ten Bożek Pieniądza się zakończył, kiedy szumowina, która zalega w mięsie, mówiąc językiem biblijnym, w kościach, w mięsie, w tym dobrym mięsie, w tych dobrych kościach, ta szumowina, o tym będziemy zaraz czytać, zostaje gotowana w tym kotle tego wszystkiego, co się dzieje. Wychodzi na jaw, kto jest kim, kto prawdziwie ufa, kto jest warty tego, aby. Żyć z Chrystusem pod jednym dachem. Teraz wychodzi, kto prawdziwie ma Chrystusa. Teraz wychodzi to, na czym Bogu naprawdę zależy czyli prawdziwa wiara, prawdziwe zaufanie, prawdziwa miłość, pokój serca. Po prostu wychodzi przynależność, prawdziwa przynależność do Boga w przymierzu, o jakie Bóg prosił od zawsze. Bo prosił zawsze o przymierze. Zawsze prosił o to, abyśmy po prostu chodzili wypełniając wolę Boga, abyśmy chodzili w przymierzu. To jest po prostu Próba, To jest przesiew, to jest te oddzielanie tych kozłów od, od owiec. To jest ten czas. To jest czas stemplowania ludu Bożego. To jest czas tego, gdy, tego momentu, gdy Pan Jezus Chrystus powiedział, kto. Jest niegodziwym, niech zostanie niegodziwym. Kto jest sprawiedliwym, niech zostanie sprawiedliwym. To jest czas rozdzielenia, rozdzielenia ciemności od światłości. To jest czas oddzielenia plewów od ziarna. To jest czas Przesiewu, filtracji, czas próby. To jest ten czas. Ja o tym nauczałem od lat. Ja nauczałem od lat, aby chodzić w Przymierzu, że można przestrzegać przykazań Boga wszechmogącego, tych przykazań, które nowy testament wyraźnie opisuje. Tych przykazań, o których nauczał nikt inny, tylko Sam Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii Mateusza czytamy w piątym rozdziale, w szóstym rozdziale, w siódmym rozdziale. To jest ten czas, kiedy to wszystko się sprawdza. To jest ten czas, aby w tej chwili wyszła z nas wszystkich nieczystość. Szumowina z mięsa, z kości, w tym kotle, aby wyszła. Będziemy zaraz czytać Ezekiela 24. To jest ten czas, kiedy każda ostatnia komórka naszego ciała, naszego serca, naszej duszy, ma być oczyszczona. To jest ten czas. Teraz. Albo nigdy, uwierzcie mi, to jest ostatni moment. Ostatni dzwonek, ostatni gwizdek. Ostatni gwizdek sędziego. Czasu więcej nie będzie. To jest to ostatnie okrążenie, kiedy dzwonek bije. Dla lekko którzy biegają. Uwaga ostatnie okrążenie się zaczęło. Ostatnia prosta. To jest ten czas. Apeluję do wszystkich ludzi, którzy wierzą w jedynego wszechmogącego Boga, Jachwę, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który oddał za nas, Życie swoje na krzyżu i przelał bezcenną krew. Apeluję do Was wszystkich: wyzbądźcie się nieczystości, wyzbądźcie się wszelkiej szumowiny, która zalega Wasze serca, wszelkiej nieczystości. Wyzbądźcie się tego, bo to jest ten moment, to jest ten czas. Więcej czasu nie będzie. Jak Jezus Chrystus, nasz Pan, przyszedł do mnie. Cztery lata temu powiedział mi: W wizji, we śnie, tak go widziałem blisko. Powiedział mi: Czasu już nie ma. Przekaż to ludziom, przekaż to wierzącym: Nie ma już czasu, oczyszczajcie się, oczyszczcie się, wyznajcie grzechy. Ja dokładnie pamiętam, jak tego nauczałem parę lat temu. Nawet moje nagranie, z tego co pamiętam, czym jest zbawienie, czy jak być zbawionym, to nagranie jest. Ono było nagrane w Windsor w Kanadzie, w zborze zielonoświątkowym, który wtedy prowadziłem. Kościele Pełnej Ewangelii na ulicy Odtawa w Windsor. Wtedy już nauczałem, i wtedy miałem pełne przeświadczenie, że to jest ten moment, to jest ten czas, że to się zaczyna. Uprzedzałem, iż widziałem wybuch bomby atomowej, widziałem opad radioaktywny, który szedł. W tym śnie pytałem się mojej żony: co mamy robić? Czy zostawać, czy wyjeżdżać? Nigdzie nie było bezpiecznie. Wiedziałem, że ten opad radioaktywny przyjdzie, dojdzie. Oczywiście to była symbolika. Teraz już wiem chodziło o to, co się w tej chwili dzieje na świecie. Przeczytam wam fragmenty Ezekiela 24, później zrobię przełożenie na księgę objawienia. Posłuchajcie. W dziewiątym roku, w dziesiątym miesiącu, 10 dnia tego miesiąca. Znowu doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, napisz sobie datę tego dnia, tego właśnie dnia, w tym dniu, bowiem król Babilonu obległ Jerozolimę. Czy Pan Bóg dopuścił do działania szatana? Król Babilonu był poganinem oczywiście i wiadomo kto nim kierował. Wrók nim kierował. Chyba wiemy. Kim był król Babilonu i co sobą reprezentował, prawda? Jeżeli Pan Bóg dopuszcza do tego, że Poganin, król Babilonu, oblega Jerozolimę, to coś naprawdę nie w porządku dzieje się z Jerozolimą, z ludem Bożym, prawda? Zgadzacie się ze mną? I opowiedz, Przypowieść temu domowi buntowniczemu. Pan Bóg mówi, iż Jego dom jest buntowniczym domem. Wyraźnie, wyraźnie to czytamy. I opowiedz przypowieść temu domowi buntowniczemu. Powiedz do Niego: Tak mówi Pan Bóg. Postaw kocioł, postaw i nalej do niego wody. Włóż do niego kawałki mięsa, każdy dobry kawałek, udziec i łopatkę, napełnij go najlepszymi kośćmi. Weź to co najlepsze ze stada, rozpal pod nim ogień z kości, aby wrzało i kipiało, i niech się ugotują w nim kości. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Biada miastu krwawemu. Kotłowi, w którym jego jest szumowina, i z którego szumowiny, i z którego szumowina nie wychodzi. Wyciągaj z niego kawałek po kawałku, niech nie padnie na niego los. W nim bowiem jest krew przelana przez Niego, wystawiono ją na wierzchu skały. Nie wylano jej na ziemię, aby była przykryta prochem. Aby roznicić zapalczywość dla dokonania zemsty, wystawiłem więc jego krew na wierzchu skały, aby nie była przykryta. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Biada miastu krwawemu, ja ułożę wielki stos drzew. Nakładaj drwa, rozniecaj ogień, ugotuj mięso i przypraw korzeniem, niech kości się spalą. Potem postaw pusty kocioł na węglach, aby się rozgrzał i rozpaliła jego miedź, aby się roztopiła w nim jego nieczystość i jego szumowina była zniszczona. Zmęczyła się swymi kłamstwami, a ogrom jego szumowiny, jej szumowiny, nie wychodzi z niej. Jej szumowina będzie strawiona w ogniu. W Twojej nieczystości jest rozwiązłość. Ponieważ chciałem Cię oczyścić, a nie dałaś się oczyścić, to już nie będziesz oczyszczona ze swojej nieczystości, aż uśmierzę na Tobie swoją zapalczywość. Pan Bóg wręcz krzyczał o to, aby lud Boży, lud, który ustanowił Pana Jezusa Chrystusa swoim Panem, lud wierzący aby się oczyścił pan bóg krzyczał prosił apelował namawiał do oczyszczenia pamiętacie co pan Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza 7 nie każdy kto mówi do mnie, Panie, Panie, osiągnie Królestwo Boże. Nie każdy. To, że ustanowiłeś Jezusa swoim Panem, krótką modlitwą, absolutnie nie oznacza, że osiągniesz Królestwo Boże. To nie są moje słowa. Proszę iść do słów Jezusa Chrystusa. Bo tylko ten, kto wypełnia wolę Ojca w niebie, ten, który jest sprawiedliwy i nie czyni nieprawości, tylko ten osiągnie Królestwo Boże. Pan Bóg kocha wszystkich ludzi, wszystkich. Pan Bóg kocha wszystkie owce, które wierzą w Niego. Wszystkie owce. I tym bardziej zależy mu na tym, aby cała nieczystość, cała szumowina wyszła, została ugotowana, aby ten detoks postępował, aby wreszcie nastąpił, aby ta toksyna, ta szumowina, aby ten grzech, ta nieczystość wyszła z naszych serc, z naszych dusz. Z naszych ciał. Dlatego zezwolił na to, aby przysłowiowa Jerozolima, czyli Boży lud, był oblężony. Tak jak kiedyś pozwolił, tak pozwolił i teraz. Czas próby, zwykły czas próby na skalę światową. Dla wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. Szumowina musi wyjść. Jeśli chcecie osiągnąć Królestwo Boże, szumowina musi wyjść. Trucizna musi wyjść. Grzech musi wyjść. Każda komórka w domu Bożym, a my jesteśmy świątynią Boga, to jest Dom Boży. Każda komórka musi być otwarta. Każda piwnica musi być otwarta. Każde drzwi od strychu muszą być otwarte. Musi być zdezynfekowana każda komóreczka, każda szafa, każdy kącik. Wszystko musi być zdezynfekowane, oczyszczone, wyzbyte grzechu, wyzbyte szumowiny. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Jezus Chrystus, nasz Pan, przyszedł po to, aby nas. Wyzwolić, zerwać kajdany grzechu, żeby nas wyzwolić od grzechu, nie w grzechu, tylko od grzechu. To musi dotrzeć do nas wszystkich. Każdą jedną rzecz, którą chowamy w sercu, każdą jedną toksynę, każdą jedną szumowinę, Symbolicznie ujmując, tak jak Pan Bóg to ujął, trzeba z siebie wyrzucić. Trzeba paść na kolana ze łzami w oczach, błagać o wybaczenie Boga przez Syna Zbawiciela, Króla naszego, jedynego, Pana Jezusa Chrystusa. Wyznawajcie grzechy Bogu, módlcie się. To jest czas pokuty, czyli żalu za grzechy. Nie czas biczowania się katolickiego gdzieś tam w Manili. Nie, to nie jest pokuta. Pokuta to jest żal. Prawdziwy, szczery żal za nieprawość. Za ukryte grzechy, które czyniliśmy w swoim życiu. Zadzwonił do mnie. Cztery dni temu człowiek, który grał na skrzypcach i gra do tej pory, był członkiem naszego zespołu, naszej grupy uwielbienia właśnie w Łędzor, w tym kościele zielonoświątkowym. Zadzwonił do mnie cztery dni temu po... Ładnych paru latach zadzwonił do mnie. Ma na imię Ernie. Ernie zadzwonił do mnie i miał łzy w oczach. Przekazał mi informację, iż ma mi coś bardzo ważnego do powiedzenia. Ja wiedziałem, z czym zmagał się Ernie. Apelowałem do niego wielokrotnie, aby odrzucił to, z czym się zmagał, aby się gorąco modlił na kolanach, aby Pan Jezus Chrystus uwolnił go od tego, z czym się zmagał. Nie potrafił. Nie potrafił, bo tak naprawdę nie chciał. Wiem, że nie chciał, bo rozmawiałem z nim. Wtedy właśnie, ładnych parę lat temu rozmawiałem z nim na ten temat. Nie chciał, po prostu nie chciał, dobrze mu z tym było. Teraz z tak olbrzymią pasją do mnie zadzwonił, z tak olbrzymią pasją wysłał do mnie parę e-maili, aby mi opowiedzieć, co się stało. Słuchajcie, przeleżał dwa lata, ostatnie dwa lata. Ernie przeleżał w łóżku. Był w strasznym stanie. Dwa lata mu zajęło, aby sięgnąć kompletnego dna. Ernie był zabrany do piekła i zobaczył piekło tak jak wielu 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 innych, tak jak Mario Martinez, tak jak Howard Storm, tak jak wielu innych ludzi. Pan Jezus Chrystus w łasce swojej, nieskończonej łasce swojej, w nieskończonej miłości swojej, wiedząc, że ten człowiek go kocha, bo prawdziwie Ernie zawsze kochał Boga. W tej swojej nieskończonej łasce pozwolił Erniemu zobaczyć, co go czeka, jeśli Ernie się nie upamięta. Pan Jezus mówił w swoim słowie: Pomrzecie w swoich grzechach, jeśli nie będziecie z żalem. Wyznawać grzechów i nie odwrócicie się od swoich grzechów. Pomrzecie w swoich grzechach, a potem będzie płacz i zgrzytanie zębami. Ernie zobaczył, jak wygląda piekło. Płacząc. Nawrócił się. Całkowicie i kompletnie. Jest w nim ogień świętości w tej chwili Boga. Wreszcie Ernie jest taki, jakim Pan Bóg by chciał, aby był. Bądźcie święci, jakim ja jestem święty. Bóg powiedział: W swoim słowie. Bóg powiedział: Bądźcie święci, bo ja jestem święty, tak jak ja. Jestem święty. Bądźcie święci. Nie grzeszcie. Odsuncie grzech. Żałujcie za grzechy. Wyzbądźcie się sumowiny. Oczyśćcie się. Mówi o tym każda Ewangelia. Każda Mateusza, Łukasza, Marka, Jana. Mówią o tym wszystkie listy wszystkich apostołów, włącznie z jednym wielkim listem od Pana Jezusa Chrystusa w objawieniu Jana. Mówi o tym cały Stary Testament. Nie słuchajcie nauczycieli, którzy mówią Wam, że wszyscy przecież. Nie wyzbędziemy się grzechu, bo przecież jesteśmy grzesznikami. I możemy, no niestety, grzeszyć, bo jesteśmy tylko ludźmi. Nieprawdą to jest. Pokusa Dana, słowo Boże mówi, nie przychodzi nieokiełznana, nie do pokonania. Nieprawdą to jest. Pokusa Dana, w kuszeniu przychodzi zawsze z alternatywną drogą od Boga, która pozwala nam przezwyciężyć tą pokusę. O tym mówi Słowo Pańskie, Słowo Boże w Nowym Testamencie. Dlatego Jan mówił apostoł: Dzieci nie grzeszcie. Dlatego apostoł Jan mówił w swoim liście, że można nie grzeszyć. Dlatego apostoł Jan mówił w swoim liście, że ten, kto grzeszy, nie jest z Boga. Czytajcie ze zrozumieniem. Ja nie mówię, że my jesteśmy bez grzechu. Tego nie powiedziałem. Powiedziałem: Módlcie się o to, aby nie grzeszyć. A jak będziecie trwać w modlitwie, jak będziecie trwać w żalu, w pokucie, z żalu, będziecie mieli prowadzenie ducha świętego. Takie to prowadzenie ducha świętego będzie: że będziecie czuli obrzydzenie do grzechu. Obrzydzenie będziecie czuli do grzechu. Będziecie czuli obrzydzenie do złamania któregokolwiek z przykazań Bożych. To jest takie proste. Trwajcie w uwielbieniu Jezusa Chrystusa. To jest odpowiedź na to, co teraz się dzieje. Księga Objawienia, obiecałem, że przejdę do księgi Objawienia na koniec. Księga Objawienia. I ja o tym wiem. Nie pytajcie się skąd, bo wiem od Boga. Po prostu wiem. Księga Objawienia mówi, że aniołowie nie spuszczą, Odpowiedzi Boga na to, co teraz się dzieje. Nie spuszczą, nie dopuszczą jeszcze do plag tych faktycznych, właściwych, które nadchodzą. Nie dopuszczą, zanim nie ostemplują ludu Bożego. W tej chwili lud Boży jest stemplowany. W tej chwili aniołowie stemplują. Lud Boży. W tej chwili jest ta próba. Nie jutro, nie za tydzień, nie za rok, nie za dziesięć lat, nie za dwieście lat, nie. W tej chwili jest ten moment, ten czas, kiedy aniołowie stemplują lud Boga żywego. Tak jak są stemplowani znamieniem bestii, grzechem, niegodziwcy? Bo szatan swoich stempluje? Tak są stemplowani ludzie Boga. My, Boży, prawdziwy lud Izrael Boga Żywego, jesteśmy stemplowani w tej chwili. Dlatego apeluję po raz enty: sami rozpalcie kocioł, aby się pozbyć sumowiny z Waszych serc. Z Waszych kości, z Waszych dusz. Niech się pali, niech się gotuje, niech się hartuje. Wyrzućcie to z siebie wszystko. Co do Joty, co do jednej ostatniej, kropki wyzbądźcie się grzechu wszystkiego, co zalega żeby nie śmierdziało, żeby nie gniło. W waszych sercach. Nic. Puśćcie się wszystkiego, co jest niegodziwością, bo to jest ten czas. Nie ma żartów. Słuchajcie, nie ma żartów. To jest końcówka, to jest ostatnia prosta. Pamiętajcie o tym. Z miłością i z wielką troską wam to mówię. Mówię to Wam, bo Was kocham, bo mi bardzo zależy na Was. Tylko dlatego to Wam mówię. Nie dlatego, żeby Was straszyć. Nie dlatego, żeby wprowadzać niepokój. Nie, nie dlatego, żeby nie okazało się, że po nagraniu podniosą się głosy i larum, że Pastor Jankowski straszy. Ja nie straszę. Ja przekazuję to, co Pan Jezus Chrystus, nasz Bóg Wszechmogący, nam przekazał. To wszystko, nic więcej. Pamiętajcie, to jest czas ostatni, aby się nawrócić, aby paść na kolana, aby wyznać grzechy Bogu, aby przeprosić, aby błagać o moc, o siłę Bożą przez Ducha Świętego, która nam pozwoli, Zaprzestać czynienia niegodziwości, aby się oczyścić, aby diabeł, szatan, wróg, wąż nie miał na nas nic. Pamiętajcie, aby diabeł nie miał na nas nic. To wszystko, co mogę wam powiedzieć. Ten czas, jak przejdzie, jak lud zostanie ostemplowany. Zacznie się odpowiedź Boga na to, co w tej chwili się dzieje. Co się będzie działo? Czytajcie. Objawienie 8 9 i tak dalej i tak dalej. Będziemy to wszystko w międzyczasie studiować razem. W miarę jak się sytuacja będzie na świecie zmieniała, Czyli, ten, będziemy robili ten live application ze Słowa Bożego, czyli będziemy przekładali prawdę Słowa Bożego na to, co się dzieje obecnie na świecie. Także stay tuned, zostańcie ze mną. E, nigdy o to nie prosiłem. Przypomnę, jeśli chcecie mieć update na żywo, na bieżąco. Otrzymywać informacje o nowych nagraniach, subskrybujcie kanał, nakliknijcie na ten dzwoneczek, żeby potem nie było, że. O, pastor nagrał. A dlaczego mi pastor nie przekazał, że nowe nagranie jest? Kochani, ja nie jestem w stanie wysyłać do wszystkich informacji i linki, że nowe nagranie jest. Proszę was, po to jest przycisk subskrybuj pod nagraniem. Kanał, subskrybuj. Po to jest dzwoneczek. Obok przycisku subskrybuj jest również dzwoneczek, który natychmiast powiadomi Was o nowych nagraniach. Dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie do serca to, co dzisiaj przekazałem. Dlaczego w tak emocjonalnym tonie? No, dlatego, że żarty się skończyły. Trzeba to sobie powiedzieć prosto, w oczy. Żarty się skończyły. Czasu więcej nie ma. Trzeba opowiedzieć się po której ze stron. Tak jak Pan Jezus powiedział: Ten, kto jest niegodziwy, niech zostanie niegodziwy. Ten, kto jest sprawiedliwy, niech zostanie sprawiedliwy. Tak to właśnie się dzieje na naszych oczach. Niesamowite, wspaniałe. Jedno wiemy na pewno, że przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa jest już, 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 już w drzwiach. Już jest po prostu w drzwiach. To już. W tej chwili odczuwamy, widzimy, czujemy i wiemy ponad wszelką wątpliwość, że ten powrót naszego Zbawiciela jest tuż, tuż, tuż za rogiem. Cieszmy się, ale również pilnujmy się, bo to jest najważniejsze. Pamiętajmy, co Chrystus powiedział na sam koniec: Ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A Ewangelia będzie głoszona całemu światu i ten, kto wytrwa do końca będzie zbawiony. Nie dajcie sobie korony żywota odebrać. I nie wierzcie wraz zbawiony, zawsze zbawiony. Nie wierzcie. Nie wierzcie w kłamstwa. Nie wierzcie w Ewangelię sukcesu tak zwaną. Bo to wszystko się rozpadło. Tego już nie ma. Zobaczcie. Nie ma, po prostu nie ma. Jak to jeden z pastorów amerykańskich pięknie powiedział, bożki tego świata padły i legły w gruzach w jeden dzień. O tak, po prostu. No, tak to wygląda. Trzymajcie się, kochani. Apeluję na koniec do kochanych, naprawdę kochanych, wierzących w Boga Wszechmogącego, katolików. Apel na samym końcu do Was, kochani, widzicie: Nie możecie pójść do swoich ulubionych budynków. Nie możecie ucałować stóp rzeźby jednej czy drugiej. Nie możecie wyspowiadać się człowiekowi, który i tak Was nie może rozgrzeszyć, bo nie ma takiej mocy. Absolutnie. Widzicie, straciliście to wszystko. Nie macie takiej możliwości. Widzicie, obłuda i kłamstwo i fałsz wychodzi. Chrystus jest żywym Bogiem. Nie wisi na krzyżu. Nie jest w żadnej rzeźbie zamknięty. Nie jest w żadnym obrazie zamknięty. Nie, nie jest. Jest żywy. Jest między nami i jest w nas. Przyjmijcie Jezusa Chrystusa bezwarunkowo. Przeczytajcie list do Rzymian, dziesiąty rozdział. Skupcie się na dziewiątym wersecie tegoż rozdziału. Oddajcie swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Panu naszemu. Zacznijcie czytać. Nie słowo papieża, nie słowo księdza, nie wymysły. Ludzkie, zawarte w katechizmie. Zacznijcie czytać słowo Boga Wszechmogącego. Zacznijcie czytać słowo Pana Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. Zacznijcie czytać słowo Boga Wszechmogącego. Zacznijcie czytać. Przestańcie czytać ludzi. Zacznijcie czytać Boga. To wszystko, co mam Wam do powiedzenia. Błogosławię wszystkich. Miejmy nadzieję, że wkrótce również będziemy razem w nowym nagraniu za jakiś czas. Błogosławię wszystkich jeszcze raz z Panem Jezusem Chrystusem. Zostańcie z Panem Bogiem i do usłyszenia, do następnego razu. Z Panem Bogiem.